Mam już rzeczy przygotowane, ale sama nagrywać pizza challenge? Nuda. Mam pomysł! Halo, ciociu? Szybko, musisz przyjechać. Nagramy pizza challenge! Cioci jeszcze nie ma. Ktoś tu chyba po mnie dzwonił. Ciocia! Cześć. Hejka, kochani! Hejka, kochani! Witam na kanale Pushing Girl! Myślałam, że tego nie powiesz. No jak nie? Dobrze wiem, na jakim kanale jestem, ale dzisiaj mamy fajny challenge, nie? Tak. Stresujesz się? Nie. Ja trochę. Dzisiaj jest tutaj panna Joanna. Link do kanału cioci Asi jest na dole. Subskrybujcie. I ten kanał też subskrybujcie. Co dzisiaj będziemy robić? Pizza challenge! No ja właśnie powiedziałam, że się trochę stresuję, bo widzę, że tutaj przygotowałaś dla nas ciekawe składniki. I na końcu będziemy musieli tą pizzę zjeść. Nie ma wyjścia. Chociaż jeden kawałek. To inaczej pizza challenge by się nie liczył. Taki malutki. Po kawałku musimy. Na czym to polega? Więc tutaj mamy karteczki i mamy różne produkty. Wybieramy jedną karteczkę, otwieramy i patrzymy, co wujek Dominik i ciocia Aga napisali. Czyli obie nie wiemy, co tam dokładnie jest. No i nakładamy to na naszą bazę od pizzy. Tak. Robimy pizzę i ze smakiem zjadamy. O nie, o czym zapomniałam? O bazę? Tak! Nie! Jest! Jesteśmy uratowane, mamy wszystko, chyba możemy losować, nie? Super. No co ty tutaj masz? Może nie zaglądam, będziemy losować i wtedy... Nie, teraz musimy pokazać. Aha, musimy pokazać, co tu mamy. No dobra. Mamy chipsy truskawkowe. Chipsy aha, takie... Suszone truskawki są przepyszne. Przepyszne, ale nie wiem, czy na pizzy. Nie jestem do końca pewna, czy pasują do naszego pomysłu, no ale zobaczymy. Mamy przyprawę, klasyczny grill, czyli to będzie pizza z grilla. Ketchup. Całkiem spoko. Musztarda stołowa trochę mniej pasuje do pizzy, ale może, może. O kurczaki. Hałwa. Hałwa, ja uwielbiam hałwa. Lubisz hałwę? I to jest hałwa sezamowa. Dokładnie, lubisz? Lubię normalną, waniliową. Aha, no ale nie na pizzę, nie? Tak. Niekoniecznie. Ja tutaj znowu mam przyprawę piri-piri, czyli coś bardzo, bardzo ostrego. Ja akurat lubię ostre pizze, więc jest okej. Okay. Mówiąc o piri-piri, sos nam dosa peri-peri. Pychotka. Ale no nie wiem, czy w połączeniu z niektórymi z tych składników. Dalej mamy masło orzechowe, które uwielbiam. No, nigdy pizzy z masłem orzechowym nie jadłam, ale zobaczymy. Są pianki w kształcie serdusza. O, to będzie słodka pizza z miłością. I ostatni składnik, który mamy, to są powidła. Także... A jakie? Śliwkowe. O, moje ulubione. Moje też. Ale ciociu, to nie tyle, bo reszta składników jest w lodówce. I ja dopiero teraz się o tym dowiedziałam. Myślałam, że to już będzie wszystko, a tu jeszcze jest coś przygotowane. Tym bardziej zaczynam się stresować, więc chyba powinnyśmy przejść do losowania. Okej, więc najpierw ty. Ja? Bo ja jestem gościem? Tak. Chciałam tobie ustąpić miejsce, że jesteś trochę młodsza, ale okej, losuję. Ja mam ser feta. Mam serek feta, uwielbiam ser feta. Pierwszy składnik mi się podoba. Okej. Twoja kolej. Teraz ja. Ja dostałam delicje, 4 sztuki. No, zaczyna się nieźle. Widzę, że twoja pizza zaczyna się nieźle. To ja już losuję dalej. I co tutaj mamy? Suszone truskawki. Czyli mi się trafiły te chipsiki. Proszę, są delicje dla ciebie. Możesz losować spokojnie dalej, jak masz już ten składnik. Piękna buźka. Twoja kolej. Okej. Okay. Ja teraz dostałam pianki. Cieciłego! Tu są? Nie. Nie te? Jeszcze inne? O nie, żartujesz sobie! Nie żartuję! Jakie do golenia! Ojej! Żeby tu nie było katastrofy z tego... Żartowałam! Ja naprawdę uwierzyłam! Już myślałam, że będziesz jutro leżeć z bólem brzucha w łóżku. No, całe szczęście. Nie jedźcie tego, dzieci! Nie, no właśnie to tak chciałam powiedzieć. To jest zdrowe. Niejadalne. Ja mam cebulę czerwoną. Okej. Duszone pieczarki!
Tak duszone są. Pieczareczki i cebula. O nie! Co zaraz? Wera chyba nie jest fanką cebuli. Ani pieczarek. Mamy tutaj cały gar pieczarek. Myślę, że całego nie musisz wkładać na pizzę. I teraz ja mam trzy kartki, ty masz trzy kartki, moja kolej, bo trochę się pogubiłam. I ja mam sos Nandos, jedną łyżeczkę, czyli ten, jest tak? Bardzo ostry. Bardzo ostry, tak właśnie myślałam. Medium. A, jeszcze medium, a bardzo ostry. Okej. Moja droga, ty chyba lubisz słodycze, co? Wszystkie słodycze trafiają do ciebie. No właśnie. Chipsy, 6 sztuk. Czyli to są inne chipsy niż te, rozumiem? Tak, to są lejsy solone. Brzmi dobrze. Twoja pizza będzie bardzo dobra. Podzielę się z tobą. Teraz ja mam masło orzechowe, jedna łyżka. Wcale mnie to nie dziwi, że te wszystkie słodycze wędrują do ciebie. A ja mam, moja pizza będzie bardzo ostra, bo ja teraz mam piri-piri. Haha. Ale mówiłam, że lubię ostre, więc. Tam dwie. Trzy nawet. Przyprawa do grilla. Jedna łyżeczka. Jedna łyżeczka. Proszę cię bardzo. No będzie jakiś taki posmak pizzowy, coś bardziej ostrego, nie? Chociaż nie wiem, czy z tymi słodyczami. Tak. Może zginie w tych słodyczach, może nie będzie najgorzej. Szynka. Co ja dzisiaj mam takie szczęście, no kurczę, no. Też maszyneczka jest? A, to dla mnie, chciałam to oddać. A to dla mnie. No to teraz twoja kolej. Ser żółty. No i to jest właściwa pizza. Tak musi być, jak to pizza bez sera, nie? Jest i serek, to teraz moja kolej, już prawie dobiegamy do końca, wiesz? Siedeli mozzarella, uuu. Pychotka. Ketchup, jedna łyżka. Czekaj, czy one tak pięknie są moje? Tak, a ketchup jest mój. Fajnie, tylko mogłybyśmy się jakoś podzielić, nie? Tym serem i ketchupem. Ale losowanie to losowanie. Musztarda, jedna łyżka. Proszę cię, smacznego. No i mamy po ostatniej karteczce. Proszę, możemy razem wylosować. Raz, dwa, trzy. Koncentrat pomidorowy. A ty masz powidło. Powidło. No to tak, Weronika dzisiaj na słodziutko, ja trochę bardziej klasycznie. Zobaczymy, co nam wyjdzie, nie? Zaraz będziemy robić te pizze, prawda? Zrobimy sobie to miejsce i tworzymy. Tak. No i nasze pizze gotowe! A czy piekarnik gotowy na ich przyjęcie? No właśnie! Piekarnik! Zapomniałam! Zimnym się nie zrobią. Na pewno ktoś nam tam pomoże, a ty powiedz, czy jesteś zadowolona ze swojej pizzy i czy w końcu teraz już się stresujesz? Tak! Będzie bardzo serowa, bardzo słodka. Słodziuteńka. Moja będzie dość klasyczna, ale wszystko okaże się zaraz. Pizzę do piekarnika, nie? Tak, moja jest twoja
mam takie bardzo ładne kolory, a moja... A twoja bardzo ładne serce. I delicje. Smacznego. Zaraz się okaże, jak smakuje. Chcesz serduszko? Nasze pizze gotowe! Jakiś dziwny zapach się tu nosi, nie sądzisz? Moje truskawki! Moje truskawki trochę się zwęgliły, ale może będą pyszne. Tak. Natomiast twoja chałuba wygląda bardzo dziwnie. Pięknie wyglądają uroczo, muszę powiedzieć. Pięknie są. Mogę dotknąć? No wyglądają ładnie. O, jeszcze się tak ciągną. No nic, no to chyba kroimy, słuchaj. Moja troszeczkę zwęglona. Tutaj jest... króliczek, który nam pomoże zjeść tę pizzę. On też będzie jadł? Podjadał? Tak. No, no to smacznego. Kroimy kawałek. Może najpierw w tym... I próbujemy. Moja się trochę spaliła. Myślę, że ty jesteś gościem, więc najpierw ty, najpierw ty. No dobra, okej, ale kroić możemy razem. Dobrze, to ja dobrałam się do takiego kawałka, na którym jest i truskawka, i szynka, i chipsy. Wszystko tutaj jest, także ja próbuję. Smacznego. Wydaje mi się, że jest ostra. Jadalna, ale ostra. Mogę spróbować? Nawet całkiem niezła. Zaraz ci ukroję kawałek, bo ja spróbuję chętnie twojej. To jest moja. Żebyś nie była osamotniona w tym doświadczeniu. Ale moja jest taka, że naprawdę można ją zjeść. To dobieramy się do twojej. A few moments later. Mam już kawałek pizzy na drugim talerzu, no to testujemy! Bądź odważna. Ja już tu czekam, żeby ukroić drugi, żeby spróbować razem z tobą, żebyś nie była osamotniona w tym doznaniu. Okej, 3, 2, 1! Coś tu... Oj! Wypadło ci, czy takie niedobre? Niedobre? Paskudne? Chusteczkę? Chusteczkę? Żyjesz? Tak myślę. Ledwo. Co tam było takie niedobre? Musztarda. Chałwa. I jeszcze to. I masło orzechowe. I pieczarki. Czyli wszystko praktycznie. No dobra, no to teraz ja próbuję pizzę Weroniki, ale trochę się boję. Wygląda ona dziwnie. Ale nie, dobra, no. Wiesz co? Bo to po prostu wszystko do siebie nie pasuje. W sensie ja to pogryzłam. Ojejku. Najgorsza jest przyprawa do grilla. Nawet nie czuć tak tej musztardy, nie, jak tą przyprawę do grilla. Seria czuję. To jest po prostu czekolada, słodkie i przyprawa do grilla, która nie pasuje do tego. Chcesz spróbować mojej? Jest naprawdę dobra. Okej. Okay. Smakuje dobrze, tutaj może to wciągacie. A nie chipsika, pizzę! Tu ten ogonek odgryź. Jest okej, okay, naprawdę. Masz naprawdę pizzę, ale dawaj. Śmiało. Nie wiesz. Taka jest dobra. O, dawaj, muszę, żebym cię nie oszukała, patrz. Połączenie składników jest bardzo dobre w porównaniu do mojej pizzy. Miałam dzisiaj szczęście. No to czas podsumować chyba nasz challenge. Mhm. Moja pizza była całkiem spoko, ale po prostu miałam dzisiaj szczęście. Weronika miała go trochę mniej, ale to jej kanał. Ona wymyśliła to wyzwanie i dzisiaj tutaj troszeczkę los spłatał figla, ale obie żyjemy. Nie było tak źle, nie? Mhm. Widzę, że Weronika się zajada moją pizzą, także jest okej. Okay. Zdecydowanie pizza cioci była lepsza niż moja. Nieprędko powtórzysz teraz ten pizza challenge, nie? Mhm. Ale widzowie głosowali na pizza challenge, prawda? Mhm. Na Instagramie, więc my tutaj właśnie to dzisiaj wykonałyśmy. Ja i ciocia też razem nagrałyśmy film. A jaki? Chcecie obejrzeć? Macie linka na dole. Będzie ciekawie. Zaraz go będziemy nagrywały. Trochę się też stresuję, ale zapraszamy do mnie. Koniecznie pod filmem cioci
zostawcie komentarz Pushing Power, żeby wszyscy wiedzieli, że Pushingowa rodzinka jest najlepsza. Macie moc. I mam... Macie moc? Dziękuję. Ty też masz moc, bo chyba też jesteś w Pushingowej rodzinie. No chyba tak, ale zobaczę, jaką twoi widzowie mają moc, także chodźcie, zostawiajcie Pushing Power, a my żegnamy się i pozdrawiamy wszystkich, nie? Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, żeby było więcej filmów z panną Joanną. Subskrybujcie kanał mój i cioci, link na dole. Zostawcie komentarz pod jej filmem i moim. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Sayonara!